czasach, kiedy ojciec Anselm był dzieckiem i ta tak ludowa tradycja zrobiła na nim takie głębokie wrażenie, że później często wracał pamięcią do tego czasu. Po gimnazjum w Wadowicach rozeznał, że jego powołaniem jest życie zakonne i poprosił o wstąpienie do karmelitów bosych. Tak też się stało. Najpierw odbył nowicjat w Czernej, a następnie wyjechał na studia do Rzymu. I tam przyjął święcenia kapłańskie w 1907 roku. Później wrócił do Polski i też, tak jak mówiłam, założył właśnie w Krakowie Bractwo Dzieciątka Jezus. I następnie w 1921 roku założył nasze zgromadzenie. Później musiał wyjechać do Rzymu, ponieważ został definitorem generalnym, czyli został wybrany do zarządu generalnego. I z takiej odległości właśnie kierował dalszym rozwojem naszego zgromadzenia. W roku 1947 wrócił do Polski, został już tutaj w Polsce aż do końca życia, mieszkał w Łodzi i tam też w 1969 roku zmarł. I taka ciekawa data, bo zmarł akurat 15 października, kiedy obchodzimy tutaj w Karmelu uroczystość świętej Teresy od Jezusa. A na jakim etapie jest proces beatyfikacyjny ojca Anselma? Proces beatyfikacyjny jest na etapie pisania pozycji, czyli takiego szczegółowego życiorysu. Jedna z naszych sióstr właśnie zajmuje się tym i obecnie właśnie jest w Rzymie i pisze. Czy tutaj w tej parafii ten kult ojca Anselma jest rozwijany? Czy tutaj wierni modlą się o jego beatyfikację i też proszą za jego stawiennictwem o potrzebne łaski? Tak, każdego 15 dnia miesiąca przed mszą świętą są czytane prośby do ojca Anselma za jego wstawiennictwem. Wielu parafian pamięta go, jest tutaj też bliska jego rodzina, także ten kult jest żywy. W Marszowicach jest dom pamięci ojca Anselma, w którym są pamiątki związane z ojcem, są pamiątki związane z rodziną, są zdjęcia. Zapraszam, można też przyjechać i zobaczyć. To na koniec takie osobiste pytanie. Już siostra o tym częściowo powiedziała. Dlaczego wybrała siostra właśnie to zgromadzenie Karmelitów Dzieciątka Jezus? Bardzo zachwyciła mnie święta Teresa od Dzieciątka Jezus. Kiedy przeczytałam Dzieje Duszy, zobaczyłam, że to jest ktoś taki bliski mi i ta jej droga dzieciństwa duchowego, to, że można się uświęcić w takiej zwykłej codzienności, robiąc no, to, co trzeba, to, co życie przynosi, że to wszystko ofiarowane Bogu może prowadzić do świętości. I właśnie ta jej prostota, ta jej zwyczajność, to mnie urzekło. I później, kiedy pojechałam na rekolekcję do Czernej, to miejsce, te siostry, które tam spotkałam, poznałam, to wszystko razem wzięte spowodowało to, że zdecydowałam, że tak, że to jest to zgromadzenie. I wtedy poczułam taką radość i taki pokój, że to jest to. A czego by chciała siostra życzyć naszym radiosłuchaczom na zbliżające się święta Bożego Narodzenia? Życzę wszystkim, wszystkim i sobie też, żebyśmy w tym czasie świąt umieli zatrzymać się przy szopce, kontemplując to wydarzenie, które miało miejsce te 2000 lat temu, przenosząc je do naszego życia, żebyśmy umieli zatrzymać się w takiej ciszy, prostocie, w takiej zwyczajności i podziękować Bogu za ten wielki Jego dar. I żeby to był czas takich radosnych spotkań z rodziną, z bliskimi, żebyśmy mieli czas dla siebie. Królu mej duszy, droga dziecino, Ty wciąż królujesz, choć wieki płyną, choć piekło huczy, że tron Twój skruszy, Ty wciąż królujesz, królu mej duszy. To słowa pieśni do Dzieciątka Jezus, ojca Anselma Gądka. Dzisiaj rozmawialiśmy o Dzieciątku Jezus, o ojcu Anselmie, a rozmawiałem z siostrą Natanną Szaro, karmelitanką Dzieciątka Jezus w klasztorze sióstr karmelitanek Dzieciątka Jezus w Niegowici.
Na zbliżające się święta Bożego Narodzenia życzę wszystkim drogim radiosłuchaczom, aby Boże Dzieciątko obdarzało Was przez cały nadchodzący rok swoim błogosławieństwem, obdarzało pokojem, dobrem i wielką nadzieją, radością. Tego serca życzę. Bardzo dziękuję za uwagę, dziękuję siostrze za spotkanie. Serdecznie pozdrawiam. Szczęść Boże. Droga rodzina Radia Maryja. Otóż został wydany już film na DVD, a oprócz tego muzyka, druga płyta, film Zerwany Głos, który został zrealizowany i pokazywany w kinach w tym roku. Zerwany Głos. Trwa pierwsza wojna światowa. Carskie oddziały panoszą się w okolicach Tarnowa. 16-letnia Karolina Koskówna ponosi śmierć męczeńską w obronie wiary. Jej ojciec obwinia się za śmierć ukochanej córki. Dzieje bohaterów dopełnia Teresa, która nosi w sercu tajemnicę o gwałcie zadanym przez kozaka Sorokina. Jakie będą losy pohańbionej Teresy? Gdzie kryje się sens męczeństwa błogosławionej Karoliny? Czy ojciec pogodzi się ze stratą umiłowanej córki? Film niesie przesłanie o sensie cierpienia, zwycięstwie miłości nad nienawiścią, a także wieść o tym, że wiara w Jezusa Chrystusa potrafi nieustannie odmieniać życie każdego z nas. Proszę Państwa, film bardzo dobry prezent również dla młodzieży. Dla młodzieży piękny wzór. Zapraszamy do oglądnięcia tego filmu na płytach DVD. Proszę Państwa, można otrzymać ten film. Zorientujcie się na witrynie www.splendor24.pl www.splendor24.pl. Również telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16 pod numerem telefonu w Szczecinku 600 205 352. Powtarzam, 600 205 352, a także 94 373 1160 albo 61, końcówka lub 62. Powtarzam, 94 373 1160, rozkońcówka 61 i 62. Również, proszę Państwa, w księgarni wysyłkowej Fundacji Lux Veritatis we Wrocławiu numer 71 348 29 38. Powtarzam, 71 348 29 38. Także pytajcie Państwo w księgarni przy sanktuarium Najświętszej Marii Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji świętego Jana Pawła II w Toruniu. Zerwany Głos, film szczególnie ofiarujcie młodzieży, całym rodzinom, na płytach DVD. Jedna płyta jest film, druga płyta muzyka. I nie jest drogi. Nie będę mówił, żeby nie robić reklamy. Informuję tylko, proszę Państwa, jest ten film i dziękujemy. Dziękujemy Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, studentom, realizatorom tego filmu. Ten film został zrealizowany z tego 1% i dziękujemy aktorom, wszystkim aktorom, którzy ten film zagrali, można powiedzieć. Tę historię odtworzyli. Piękny scenariusz, piękny film. Bardzo, bardzo dziękujemy, a Wam polecamy go. Zerwany Głos. Również katecheci, księża, wszyscy, którym zależy na młodzieży zwłaszcza, ale i na całych rodzinach. Dziękujemy za uwagę.
Maria, katolicki głos w Twoim domu. Pozdrawiamy bardzo serdecznie najmłodszych słuchaczy. Zapraszamy teraz na program, który przygotowaliśmy dla Was, a po nim czas naszej wspólnej modlitwy. Czekamy na Wasze telefony. Joanna i Jarosław Szarkowie, poczet wielkich Polaków na 1050-lecie chrztu Polski. Fryderyk Chopin. Chopinów zawsze był pełen muzyki. Matka śpiewała i grała na fortepianie, a ojciec na flecie i skrzypcach. Muzyczny talent przejawiała też córka Ludwika. Jej brat, Fryderyk Chopin, już w wieku 6 lat rozpoczął lekcję muzyki. Szybko zaczął komponować pierwsze utwory, a mając 8 lat mógł przeczytać o sobie w warszawskiej prasie takie słowa: prawdziwy geniusz muzyczny. Nie tylko bowiem z łatwością największą i smakiem nadzwyczajnym wygrywa sztuki najtrudniejsze na fortepianie, ale nadto jest już kompozytorem kilku tańców i wariacji. Na zakończenie szkoły głównej muzyki profesor Józef Elsner napisał na jego świadectwie: Chopin Fryderyk, szczególna zdatność, geniusz muzyczny. Takie opinie słyszał z ust najwybitniejszych muzyków epoki. Czapki z głów, panowie, oto geniusz, napisał Robert Schumann. Fryderyk szybko stał się ulubieńcem muzycznych salonów. Mimo że tuż przed wybuchem powstania listopadowego wyjechał do Paryża, nigdy nie wyparł się polskości. Jest naszym największym kompozytorem i pianistą. W swoich utworach, głównie polonezach i mazurkach, przypominał najpiękniejsze motywy polskich melodii narodowych i ludowych. Często grał koncerty, z których dochód oddawał na pomoc polskim emigrantom. Ceniono go szczególnie jako nauczyciela gry. Był niezrównanym wirtuozem fortepianu. Chopin zmarł młodo, bo w wieku 39 lat, na gruźlicę. Pochowany został na paryskim cmentarzu, ale jego serce, tak jak o to prosił przed śmiercią, spoczęło w warszawskim kościele Świętego Krzyża. Muzyką Fryderyka Chopina do dzisiaj zachwyca się cały świat. W Warszawie co 5 lat odbywa się konkurs chopinowski, który jest jednym z najważniejszych na świecie konkursów pianistycznych. W warszawskich Łazienkach stoi pomnik kompozytora, a w miejscu jego urodzenia, w Żelazowej Woli, znajduje się poświęcone mu muzeum. Ignacy Jan Paderewski. Ignacy Jan Paderewski był znanym i sławnym na całym świecie pianistą i kompozytorem. Jak sam wspomniał, zaczął grać na fortepianie jednym palcem, gdy miał 3 lata. Jako 5-latek używał wszystkich palców ręki. Szybko też nauczył się pisać i czytać, a także mówić po francusku. Już jako mały chłopiec postanowił, że zostanie kimś wybitnym.
aby w ten sposób pomóc Polsce rozdartej przez zaborców. Pierwszy pomysł na zrobienie czegoś ważnego dla Polski przyszedł Ignacemu do głowy, gdy jako 10-letni chłopiec przeczytał opis bitwy pod Grunwaldem, kiedy Polska odniosła wspaniałe zwycięstwo nad Krzyżakami. Pomyślał wtedy: jakże byłbym szczęśliwy, gdybym mógł uczcić to wspaniałe zwycięstwo. Żyć tak długo, by stać się bogatym i móc uczcić 500. rocznicę tej sławnej bitwy pomnikiem ku pamięci wielkich patriotów. To dziecięce marzenie udało mu się spełnić. W roku 1910 w Krakowie na placu Matejki stanął ufundowany przez niego pomnik grunwaldzki. Był tym bardzo przejęty i uszczęśliwiony. W czasie I wojny światowej zabiegi Paderewskiego w Stanach Zjednoczonych przyniosły wsparcie sprawy niepodległej Polski przez amerykańskiego prezydenta. Kiedy w grudniu 1918 roku przybył do Poznania i zakończył przemówienie słowami: niech żyje Polska, zgoda, jedność, a ojczyzna nasza wolna, zjednoczona z naszym wybrzeżem, żyć będzie po wsze czasy. Następnego dnia wybuchło zwycięskie dla Polski powstanie wielkopolskie. W Warszawie, witany nie mniej entuzjastycznie, kompozytor powiedział: przybywam do was z daleka, zza oceanu, i przywożę wam pokłon i pozdrowienie 4 milionów Polaków, których dola i niedola wygnała za morza, a którzy bynajmniej nie wynarodowili się na obczyźnie. Przeciwnie, żyją i pracują z myślą o ukochanej polskiej ziemi, do której wrócić pragną z całej duszy. Nie przyszedłem po dostojeństwa, sławę, zaszczyty, lecz aby służyć. Józef Piłsudski powierzył Ignacemu Paderewskiemu misję tworzenia rządu. To on w imieniu Polski złożył podpis pod traktatem wersalskim kończącym I wojnę światową, po której Polska odzyskała niepodległość. Mimo że jego gabinet nie utrzymał się zbyt długo, on sam służył ojczyźnie do końca życia. Joanna i Jarosław Szarkowie, poczet wielkich Polaków na 1050-lecie Chrztu Polski. Czytali studenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Przyjaciele z podwórkowych kółek różańcowych, dużymi krokami zbliżają się święta. W tych szczególnych i radosnych dniach wraz z pastuszkami i trzema mędrcami pobiegniemy za blaskiem betlejemskiej gwiazdy do Bożej Dzieciny, Jezusa Chrystusa, który przychodzi na świat z miłości do każdego człowieka. Tą radosną nowinę musimy objawić całemu światu. Dlatego zapraszamy was na pierwsze w 2018 roku regionalne spotkanie podwórkowych kółek różańcowych. Już 6 stycznia w uroczystość objawienia pańskiego Trzech Króli spotykamy się w Warmontowicach koło Strzelec Opolskich w ośrodku Barka w diecezji opolskiej, w prawdziwej stodole, gdzie na sianie i wśród żywych zwierząt i w obecności świętej rodziny ogłosimy raz jeszcze całemu światu chwała na wysokości Boga, na ziemi ludziom Jego upodobania.
Rozpoczynamy o godzinie 11:00 przywitaniem przybyłych grup, modlitwą różańcową i spotkaniem z Magdą Buczek, założycielką podwórkowych kółek różańcowych. Msza święta sprawowana będzie o godzinie 11:30. Po Eucharystii ognisko i wspólne radosne spotkanie. Już teraz informujemy i zapraszamy na ogólnopolską pielgrzymkę podwórkowych kółek różańcowych Dzieci na Jasną Górę, która w nowym 2018 roku odbędzie się 16 czerwca. Rodziców, księży, nauczycieli, siostry zakonne i opiekunów prosimy, pomóżcie dzieciom zorganizować wyjazd na nasze spotkanie. Rozpocznijmy nowy rok z Panem Jezusem i Jego Panem Jezusem, Matką. Kochani przyjaciele, raz jeszcze gorąco Was zapraszamy w imieniu samej Matki Bożej. Zaprosicie koniecznie swoich kolegów i koleżanki. Do zobaczenia. Gdzie jest Jach? Gdzie jest Jach? Gdzie jest? Szczęść Boże. Szczęść Boże, jak masz na imię? Ela. Witam Cię, a gdzie Ty mieszkasz, Elżbieto? Koło Góry Dobrzynia. A widzisz, to my się słyszymy co jakiś czas, prawda? Tak. I to Ciebie zapraszam do Torunia? Tak. I jak, kiedy przyjedziesz? Nie wiem jeszcze. Ale mamy cierpliwość, prawda? Tak. Ty rośniesz, ile Ty już masz lat? 8. 8, no to może na 9 urodziny przyjedziesz do Torunia w przyszłym roku, co? Tak. No, tak może być. No, ale tak Cię zagaduję. Tutaj pan przyjechał, bo to czubek jest, jeszcze nasza wieszek to jest czubek.
nikt go nie lubi, bo po prostu, wiesz, on jest jakiś taki dziwny. Jedzie facet, wiesz, pół Polski przemierza, jakąś wełnę wiezie na budowę. Facet się poświęca, żona mu robi kanapki, kawę, wszystko. Ten przyjeżdża, a ten mówi, jedź panie z powrotem, no to przecież... Tubek, no. No przecież sam jest też łóżbud, on jest gdzieś tu z Radomia, no to przecież proszę państwa, o co my tu mamy, idiotę, no z Radomia jest też, radio kończy, no wszystko wyda, radio kończy, to wszystko wyda, że to jest jakiś Tubek i koniec, no. Oj, tak. Radio Conchita. Proszę być z nami.